Chciałbym zadać trzy pytania. Pierwsze, czy przyjemność jest dobra? Drugie, czy dobrze jest, że przyjemność jest dobra? I trzecie, czy dobrem jest, że dobrze jest, że przyjemność jest dobra? Zostałem pisarzem i nie tylko pisarzem, ale też i reżyserem, ponieważ do książki, którą napisałem, Soul Side Story, jest dołączony w formie DVD film pod tytułem Podróż na Wschód. Więc rzeczywiście jest to jakaś nowa rola, ale ja się w tym czuję bardzo dobrze, bo tak jak pisanie książki, tak i kręcenie i reżyseria tego filmu sprawiła mi wielką przyjemność i mam nadzieję, że na jednej książce i na jednym filmie się nie skończy. Anioły sprzątają świat pokornie i cicho. Ten, co już wie, co jarzmo słodkie, co brzemię lekkie. To było zawsze moje marzenie też, żeby nakręcić film, ale wiadomo, to się wiąże z nakładami jakimiś poważnymi, finansowymi i nie tylko. A ja otrzymałem zamówienie bo wprost od Ministerstwa Kultury i Sztuki i od Narodowego Centrum Kultury, żeby z okazji 25-lecia zespołu Armia na przykład, czy nie byłbym zainteresowany produkcją filmu, bo oni są gotowi to jakby sfinansować, bo to jest dobro kultury polskiej już i tak dalej. No to ja bardzo chętnie powiedziałem, no i miał być to film dokumentalny. Niemniej jednak powstał film fabularny, można powiedzieć, że jest to komedia muzyczna. Jestem z niego bardzo zadowolony z tego filmu, mimo że chyba się będę musiał wytłumaczyć z tego. Ale tak jak powiedziałem, ta praca nad tym bardzo duże przyjemności mi dała i myślę już o następnych filmach. Książkę pisałem rok, natomiast film nakręciliśmy bardzo krótko. Zdjęcia trwały 4 dni. Co to jest jakimś ewenementem. Film miał swoją premierę na festiwalu Nowe Horyzonty i tam jak rozmawialiśmy z różnymi reżyserami i mu powiedziałem im, że w 4 dni nakręciłem film, to oni nie mogli uwierzyć w to, ponieważ najczęściej filmy kręci się 4 lata, a nie 4 dni. Poproszę bilet. Dokąd? Do nieba. Jest to autobiografia i ja się nad tym myślałem od dłuższego czasu. I no, ja tak jak mówię, to się zbiegło jakby z tym zamówieniem i to tak naturalnie wyszło, nie? No, mogę tylko powiedzieć, że już nie jestem młodzieniaszkiem i całkiem odpowiedni moment nawet na to, żeby to zrobić. Książka mówi nie tylko o zespole Armia czy Siekiera, w których tam oczywiście przecież jestem z tego znany, ale przede wszystkim opowiada o moim dzieciństwie, młodości, tych latach 60., 70., to jest już zamierzchła epoka. Można powiedzieć, że to jest całkiem inny świat. My teraz żyjemy w epoce internetu i telefonii komórkowej, natomiast ten świat, który ja tutaj w tej książce opisuję, między innymi cały rozdział jest o Tarnobrzegu na przykład, w którym się urodziłem, to jest zupełnie inna w ogóle epoka jakaś, prehistoria. No, więc i pisanie o tym było bardzo miłe dla mnie, bo to dzieciństwo zawsze mi się dobrze kojarzy na przykład. Bardzo kochałem moją babcię Anielę. Mieszkała na parterze w typowym dwupiętrowym bloku z lat 50. Były to bloki z dużymi oknami, z wielkim mansardowym dachem i olbrzymimi strychami.
Bardzo lubiłem siadać na stole w kuchni i patrzeć przez okno w siną dal. Ta wizja przylatuje do mnie z powrotem jak cudowny rajski ptak, gdy tylko usłyszę utwór Petera Baumana Romans. Widzę letni, przejrzysty poranek w oświetlającym słońcu. Za chwilę śniadanie. Chleb z masłem i białym serem o smaku, jakiego dziś nikt nie zna. Tarnobrzeg był małą mieściną położoną nad Wisłą. Kiedyś nazywał się Dzików i przed wojną mieszkało tu wielu Żydów. Z Puław, gdzie mieszkaliśmy, jechało się autobusem z przesiadką w Sandomierzu. Trasa była bardzo piękna. Kazimierz, Annopol, Zawichost, aż po prastare góry pieprzowe pod Sandomierzem. Anielo, anielo, mój aniele. Anielo, anielo, mój aniele. W Tarnobrzegu mieszka rodzina mojej mamy. Tutaj mieszkała moja babcia, o której śpiewam piosenki na ulicy Moniuszki. Mieszkają siostry mojej mamy, brat. No i to jest moja rodzina też. Ja tu często przyjeżdżam. Oczywiście nie tak często jak kiedyś, jako dziecko spędzałem tu wakacje po prostu i no, to było jedno z takich moich miejsc, które bardzo lubiłem. Tutaj starałem się opisać różne wrażenia z tego miasta. Miasto się zmieniło od tego czasu bardzo. Ja to chyba widzę jakoś przez to, że ten mam dystans, przez to, że tu nie mieszkam, to widzę to jakby chyba, wydaje mi się, ostrzej niż tutaj mieszkańcy, no, ale ja często odwiedzam teraz, no przecież moja mama mieszka tutaj też. Książka jest bogato ilustrowana, zdjęcia są z czasów, kiedy byłem jeszcze chudy i przystojny, no i dużo jest tych zdjęć z sławnych festiwali, Siekiera, Armia, Stare Dzieje. Ci, którzy no, ten sentyment mają do tych lat, tutaj na pewno się nie zawiodą. Oto płaczesz, to kontakt trudno znaleźć przyszły tydzień. Linie proste palują, zamiast kwadratu promokarzy, zamiast śniegu dnia trąby. Otworzyły się oczy niebieskie, otworzyły się oczy niebieskie. Dziś razem ze sklepową i sąd, przenika się nawzajem tłum. Archanioły i ludzie. Ja się uważam za malarza, ponieważ no, to jest paradoksalne oczywiście, co teraz powiem, że muzykiem zostałem przez przypadek, ale taka jest prawda. My założyliśmy zespół na fali punk rocka w Polsce i w Puławach, gdzie się wychowałem, zespół Siekiera. Normalnie zespół chłopaków, którzy siedzieli na murku, nie jakichś wirtuozów gitary czy perkusji, po prostu kolegów z ławki takiej na osiedlu. Złożyliśmy zespół i udało nam się znaleźć miejsce na próby i instrumenty. W tych czasach bardzo trudno było mieć własny instrument na przykład. Tutaj w tej książce opisuję właśnie takie rzeczy, które dla dzisiejszej młodzieży i ludzi młodych mogą się wydawać w ogóle jakieś niepojęte, no niepojęte dlatego, że na przykład nie można było iść do sklepu kupić gitary. No, dzisiaj młody człowiek, który chce grać na gitarze, idzie do sklepu, kupuje sobie gitarę, no, taką, na jaką go stać. Nie? Natomiast w moich czasach nie można było pójść do sklepu z gitarami, bo takiego sklepu nie było. Nie mówiąc już o tym, żeby kupić perkusję w ogóle, albo coś takiego. Trzeba było się zapisać do Domu Kultury, takiego powiedzmy jak ten. I tu była, powiedzmy, salka, w której były instrumenty, które wypożyczano młodym ludziom, żeby na przykład ćwiczyli i grali, nie? No to my w takich warunkach założyliśmy ten zespół i później wystąpiliśmy na konkursie festiwalu w Jarocinie i byliśmy laureatem tego festiwalu. I tak ktoś stałem się nagle muzykiem. Natomiast ja osobiście czuję się jako malarz. Ja zawsze swoją przyszłość wyobrażałem sobie jako malarz. Ja maluję do dzisiaj oczywiście i jeżeli ktoś się mnie pyta, gdzie, w którym tym rodzaju mojej działalności artystycznej jestem najbardziej ja, to na pewno w malarstwie. Ja myślę obrazami i przede wszystkim maluję pejzaże, tak mogę powiedzieć. Na moich obrazach głównie są pejzaże, więc to nie jest człowiek, prawda? Więc raczej pejzaż pewien i to pewien charakterystyczny pejzaż. Jak ktoś wejdzie na moją stronę, to może zobaczyć, że najczęściej są to takie pagórki,
z drzewkami i z domkami, nie? I tutaj muszę powiedzieć, że jest to pejzaż, który w mojej młodości, bo ja uczęszczałem do liceum plastycznego w Nańczowie, dojeżdżałem z Puław i tam właśnie jest taki krajobraz jest. Są pagórki, drzewka i domki. I ja tak codziennie tak jeżdżąc, tak się wpatrywałem w ten krajobraz i na moich obrazach są te rzeczy, więc ja mogę powiedzieć, że ja maluję swoje otoczenie, o tak. Mam paru ulubionych malarzy, no na pewno jest to Paul Klee, Van Gogh, czy też na przykład Chagall, no. Sztuka tych czasów mi generalnie odpowiada, tak samo w muzyce jest, nie, że ulubionym moim kompozytorem jest Debussy, czyli może być jakiś impresjonizm taki generalnie w muzyce, czy postimpresjonizm w malarstwie, no to... Dłuży się noc, uciekły z rąk latarnie, dlatego znów podróż na wschód, podróż na wschód, podróż na wschód, podróż na wschód. Generalnie chodzi o wschód w sensie jakby duchowym, nie? Symbol wschodu w sensie duchowym jest jednoznaczny, nie? Natomiast pewnego rodzaju oświecenia i mistycyzmu, nie? Prawda? Więc jest to stronę Chrystusa na przykład podróż, nie? Który zawsze wschód jest symbolem jego. Natomiast ja w ogóle uważam się za człowieka wschodu. Ja obecnie mieszkam w Poznaniu, bo żeniłem się z poznaniaczką i tam akurat teraz mieszkam od kilkunastu lat, ale uważam się za człowieka wschodu. Ja, korzenie mojej mamy i mojej babci są tutaj z Podrzeszowa. Taka podrzeszowska wieś Rudna Wielka, tam się urodziła babcia i moja mama i tutaj później zamieszkali w Tarnobrzegu, natomiast ojciec jest z Warszawy, nie? To jest całkowicie wschód, więc ja mam tutaj taką mentalność wschodnią i w ogóle wschód mnie o wiele bardziej interesuje, jakby jest bliski mojemu sercu, że tak powiem, no. Natomiast tytuł filmu Podróż na Wschód jest tytułem symbolicznym. Przede wszystkim jest to tytuł utworu zespołu Armia, nie? I tak jak można parafrazując, jakby, no jest to jakby taki podróż, to jest jakby tego, że moje życie, mogę powiedzieć, jest jakąś podróżą, czy też historia tego zespołu Armia, prawda, jest podróżą, a na pewno moje życie jest podróżowaniem, ponieważ wiąże się z tym, że odkąd pamiętam, to gdzieś dojeżdżam. Dojeżdżałem do szkoły średniej, na studia dojeżdżałem, a teraz dojeżdżam na koncerty. No, też muszę wyjechać z domu daleko, nie? Więc cały czas jest to podróż. Nie? Tylko jest teraz właśnie, może powiedzieć, dokąd ten człowiek jedzie, tak całe życie. No. Przypomina mi się letni koncert, jaki w tych czasach zagraliśmy w moim rodzinnym mieście Tarnobrzegu. Dla mnie to była bardzo sentymentalna wyprawa w krainę dzieciństwa. W Tarnobrzegu zjawiłem się o 13:00. Była piękna pogoda. Powiedziałem sobie, że połażę po magicznych miejscach mego dzieciństwa. Miasteczko bardzo się zmniejszyło i w ciągu pół godziny zwiedziłem co trzeba. Najpierw skierowałem się do kościoła klasztoru Dominikanów, gdzie wspominam ogień, kadzidło i dzwon, a potem w stronę cmentarza na grób anieli. Spokojnie odnalazłem hotel, gdzie uprzejmy harcerz wyjaśnił mi plan zajęć na ten dzień. Obiad zjadłem w stylowej restauracji Kaprys przy rynku. Pomidorowa, pierogi ruskie i Coca-Cola. 11 złotych 20 groszy. Koncert rozpoczynał się o godzinie 21:00. Przed nami grał całkiem fajny zespół z dziewczyną na perkusji. Grali prawdziwe smutne reggae. Z naszego koncertu wyróżnił brawurowo wykonany Ślepo Kmiet. Wśród publiczności zauważyłem mojego wujka. Gdyśmy skończyli, noc już zapadła. Kolacja, piwko i pizza na rynku. Potem napoje w nocnym, z lekka magicznym już sklepie. Hotel nad Wisłą, ptaków śpiew. Hej! Hej! Stopa zmarł w maju, to była nagła śmierć i no, to jest wielka strata dla kultury polskiej, ponieważ
Według mnie to jest, był obecnie najlepszy perkusista w Polsce i no to już nie będę wymieniał, jakie płyty nagrał, bo to nagrał ich mnóstwo, przynajmniej takie mogę wymienić jak Ars Armio, Tridante czy Legenda z Izraelem 1991 i czy tam parę płyt WW, to już chyba wystarczy na dorobek. Tak jak mówię, on jeszcze nagrał chyba kilkanaście, nie? Innych. Nie da się zastąpić takich ludzi. To nie ma tak, że można. To odchodzi artysta wybitny i koniec. Już skończył się pewien rozdział, tak można powiedzieć, w historii polskiego rocka. Nie? Już nikt tak nie zagra jak Stopa. Na filmie, który dzisiaj będziemy widzieć, jest Stopa i gra, więc ten film tym bardziej jest, mogę powiedzieć, w jakimś sensie cenny pod tym względem. I on już dojechał na wschód i tam już czeka na nas. My jeszcze jesteśmy w podróży. No. Mamy swojego człowieka na wschodzie. Był dla mnie tak jak członek rodziny. No, to tak jakby był, jak jedna rodzina była wielka. No. Sprawa pod niebem ma swą godzinę. Jest czas rodzenia i umierania. Jest czas sadzenia i czas bierania. Czas zabijania, czas uzdrawiania. Czas burzenia i czas budowania. Każda rzecz ma swój czas. 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 Każda sprawa pod niebem ma swą godzinę. Ma swą godzinę. Ja się nie wyrzekałem nigdy kościoła. Miałem w swoim życiu epizod taki, że po prostu, no jak to się mówi, nie praktykowałem, ale trudno powiedzieć, żebym się nawrócił. W sensie, nie wyrzekłem się nigdy. Nigdy nie mówiłem, że jestem na przykład buddystą. Chociaż interesował mnie buddyzm, to nigdy nie powiedziałem, że jestem buddystą. Więc mogę powiedzieć, że tylko w jakimś sensie, no, każdy człowiek może błądzić, czy gdzieś się tam na boki odchodzić, ale trudno powiedzieć, żebym jakiś, no jestem jak większość ludzi ochrzczony w tym kościele, do komunii poszedłem, do bierzmowania i tyle. No. Człowiek żyje w pewnej kulturze, w której są, jakby to powiedzieć, no pewne jakieś no, kanony współżycia, prawda? No to nie są jakieś kanony, nie wiem, muzułmańskie, nie? Tylko chrześcijańskie, więc to czy się tam chce, czy nie chce, to gdzieś tam to wszystko jest. Oczywiście, że człowiek ma wolną wolę i może powiedzieć, ja to nie wiem, mam gdzieś i... Proszę zwrócić też uwagę na to, że temu towarzyszy pewien medialny szum, nie? Że nagle, o Jezu, co to jest? Tylko, no bo ja Państwu powiem tak, że dziwiłem się temu halo jakiemuś takiemu, nie? Bo to byłoby dla mnie wielkie halo, gdyby na przykład coś takiego było w kraju, na przykład w jakimś Iranie. A to w katolickiej Polsce, że ktoś śpiewa, że wierzy w Boga, to jest jakiś szokiem? Pankowiec to musi być... pluć na papieża i nie wiem, i jeszcze, nie, i Reagana, tak? No to... Proszę też oddzielić to, że naszą tą deklarację jakby, mam tu na myśli, że nagraliśmy taką płytę, od tego, co z tym media robiły, nie? Że dla nich to była pożywka, że o Jezu, rockowiec, znaczy śpiewa o tym, że wierzy w Jezusa, no. To pewnie jakby się tak spytać tam połowy tych rockowców, to oni wszyscy wierzą, no. W USA to jak zespół Metallica śpiewa Boże, tam ratuj mnie, to nikt się nie pyta, czy wy jesteście katolikami. A tu u nas byłoby, gdyby zespół Messy Drinkers, o powiedzmy, no to gdyby zaśpiewał Boże, ratuj mnie, to by zaraz było, jak to może śpiewać zespół metalowy Boże, ratuj mnie. A zespół Metallica w tym najsłynniejszym utworze swoim, tym One, nie? No taki tekst leci, nie? No, to jakoś nikt nie mówi, że to jest zespół katolicki, nie? No ale u nas... w kraju katolickim jakieś takie wielkie halo. No to ja powiem szczerze, że my byliśmy trochę zdziwieni, nie? Tym takim jakimś zdziwieniem wielkim. To, że w katolickim kraju ktoś śpiewa psalm, to jest jakiś wielki szok? No chyba, że ten kraj nie jest katolicki, no to tak się umówmy. No. Czy
czekając na noc, układam sobie pieśni. Nie wsłuchuj się za długo, nie wpatruj się za bardzo. No ja teraz wydałem płytę solową Osobliwości, z której jestem bardzo zadowolony. Uważam, to jest moja trzecia płyta i uważam, że jest to najlepsza moja płyta. I bardzo dobrze mi się gra, bardzo mam dobry skład zespołu, z jazzmenami teraz takimi gram. I to jakoś tutaj widzę swoją przyszłość, tak mogę powiedzieć, jako artysta muzyk bardziej. To mi jakby kręci, o tak mogę powiedzieć. No to zespół Armia, to zespół Armia, to 26 lat gramy i to już jest wszystko, co tu, ja nie muszę nic udowadniać nikomu już w zespole Armia, a tutaj mogę sobie samemu coś udowodnić. Ostatnia stacja, ostatnia. Ostatnia stacja.